Hej, witajcie z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Life is Strange Before the Storm. Słuchajcie, na sam start powiem, że ten odcinek będzie dosyć specyficzny, ponieważ już raz go grałem. Niestety komputer odmówił, że tak powiem, posłuszeństwa i wyłączył mi się podczas nagrywania, przez co całe nagranie poszło do kosza. Niestety wiem, co będzie się działo przez najbliższe, powiedzmy, 20-30 minut, nie no, z 20 myślę, nie wiem jak szybko mi to wyjdzie. Ja, aczkolwiek przepraszam was, bo reakcja nie będzie na pewno, że tak powiem, rzetelna i taka... Nie jest to pierwsze wrażenie, prawda? Musimy teraz naprawić silnik w naszym aucie. Nie będę udawał, znaczy może powiem tak. Ja też nie do końca wiem to jak wszystko robić, mimo wszystko, więc... Chociaż już raz przeżyłem tą scenkę, to... To dalej nie do końca wszystko wiem, ale musimy generalnie naprawić auto, żeby wszystko działało. Tutaj nie pamiętam, czy trzeba było mieć śrubokręt, o ile się mylę. I zdrapać gdzieś tam syf z tych kurczy przywodów. Czy tam coś odczepić? Coś w tym stylu? Szkoda, jednym słowem, że mi się tak zrobiło, bo to nie jest kwestia tego, że muszę rwać jeszcze raz, tylko kwestia tego, że niestety, ale nie będę miał rzetelnej reakcji, będą się działy ciekawe rzeczy dosyć, więc szkoda, po prostu szkoda, ale uwierzcie, że mimo to w grę jestem absolutnie wciągnięty. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Najgorsze było cofanie się i po prostu przeżycie tego wszystkiego jeszcze raz. Musimy wziąć teraz... Oj, nie to. Musimy wziąć obciążki. I tutaj ogarnąć, dokręcić, że tak powiem. Kompletnie się jestem na naprawie samochodu, więc nie mam pojęcia, na ile rzetelna jest ta scena. Ale akumulator mi się zdarzyło podłączać i coś tam mi świta, jak to wyglądało. Uziemienia, jakieś plusy, minusy. Ale nie będę się tutaj podrążał, swoją wiedzą. Dobra, tutaj od razu wezmę klucz, bo on będzie tutaj potrzebny. Pretty loose. How can I tighten it? Much better. Dobra, co tu zostało? Tutaj takie coś. A to radio, znowu radio nie włączyłem. A szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem go nawet wcześniej. This thing is going to the fuck up. Maybe. That's dziwne. Fuck. Sick. Prosiło trzeba dmuchać, żeby teraz dmuchnąć. To jest pytanie. Ale jesteśmy już pod koniec naprawy, o ile się nie mylę. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Chloe, dajesz, bo trzeba tutaj dokończyć naprawę. I uwaga, chwila prawdy.
No i cóż, działa! Chloe nas zabierze na mini przejażdżkę po okolicach, żeby nadwyrężyć, ledwo trzymając się śmieciarski wóz i zobaczyć, jak sobie radzi, powiedzmy, w ruchu. I teraz wróciliśmy sobie tutaj do naszej kanciapy. Jutro przyjdzie Rachel, więc musimy tutaj się trochę ogarnąć. Oczywiście w coś trzeba wytrzeć łapy i tak dalej. No, Chloe. No, jest też Rachel. Przybyła. Holy shit, your hair. Rachel, zauważyłaś? Badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? No jest i Frank. Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. Te spojrzenia, już wtedy coś się tutaj kryło. No i jest też dupek. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Tutaj możemy dać. Nie, po co mielibyśmy nie dawać tej kasy? Obviously, I was gonna give it to you. You don't have to be such a dick about it. Szczególnie, że nam osobiście nie jest do niczego potrzebna. A jeszcze w dodatku dostał za nią ten czarny... Znaczy ten... Wiecie, czarnoskóry wpierdol, że tak powiem. Ten sportowiec, Drew? Drew się on nazywał chyba? You heard what happened to Drew. O tak, no właśnie. Right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. To zaczęło całą jakby karuzelę zdarzeń. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. No niestety. Tak to działa, stary. Frank says you were asking about a client of his. That true? Tak? Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. My Franka różne strony poznaliśmy, to jest ciekawa postać. We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know, right now, why you give a shit about this woman? Nie twoja sprawa. This is between us and Brian. It's none of your fucking business. Problem is, you made it my business, and your tough girl shit is starting to get on my nerves. Look, none of this matters.
All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. To był błąd. Powiedzenie do Rachel po imieniu. To był duży błąd. What the fuck is your problem? Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real. Jak można powiedzieć w takim bandziorze, no i Rachel. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Oh, yeah. Man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. No cóż. O Jezu. Dalej nie wiem, co nią sterowało dokładnie. Ale Rachel ma w sobie coś od demona. Chloe, powinnaś podnieść ten pieprzony nóż. Tak. Rachel dostała noże. Laski, sprawdźcie stąd. Frank po prostu jest kurwa MVP tej serii. To jak on ratuje je raz za razem. Jak wiele ryzykuje dla tych dwóch lasek, a właśnie dla Rachel przede wszystkim. Muza? Genialna. Idziemy oczywiście do szpitala, żeby jak najszybciej opatrzyć tę ranę i po prostu uratować Rachel. Scena potoczyła się fatalnie, ale nie końca wiem, jak to w ogóle możliwe, że tak się stało. Znaczy się, jak dojeżdżam powoli do momentu, w którym ja ranie zostałem przerwane. Jeszcze tutaj będzie pewna rozmowa, po której po prostu już nie będę wiedział, co się działo dalej. Dobrze, że udało się dowieść w ogóle. Dobrze, że ten samochód działał. Bo może się znacznie gorzej strączyć. Są rodzice. Właśnie ojciec z macochą. Tak, idzie do nas oczywiście ojciec, Rachel. James, tak on się nazywa? Rachel. Tak, całe szczęście Rachel, nic się poważnego nie stało. Po prostu dostała tym nożem, no. Strasznie to wyglądało, ale jest po operacji i wszystko z nią jest w porządku, więc jest spoko. Tutaj w tej rozmowie James mnie całkowicie zaskoczy, jeżeli chodzi o swoją postać, ale to przeżyjcie sami, że tak powiem. I don't know. Everything happened so fast. Do you know who Damon Merrick is? Or why he hates you? I know exactly who Damon Merrick is. Start over.
and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Osób straszyć właściwie. Żeśmy nie pytali, nie wczepiali się w to wszystko. Is that how it became violent? Rachel się wkurzyła. It was actually. Trochę ją teraz wtapiamy, no ale no. Naprawdę na tyle fajnie James podszedł do sprawy, że. Że warto mu powiedzieć całą historię. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Nie zwalajmy winy na niej, że on nie mógł pomóc, a nie pomógł. Ona broniła nas, to jest ważne w tej opowieści. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife. No tak, później się pokomplikowało, stary. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her. Ale Chloe, nie ma co tutaj tego. W takiej sytuacji człowiek po prostu jest sparaliżowany strachem. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Widzicie, fajnie podszedł? Zero krzyku. Zero jakichś, nie wiem, takich wyrzutów. Typer po prostu przeprowadził tą rozmowę wzorcowo, a dodatkowo jeszcze chce pomóc, nie? To jest wow. Co z Damonem? What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all. My department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. No, jesteśmy po rozmowie, bardzo fajne rozmowy, naprawdę. Wow, jestem zaskoczony. I tutaj też mamy tą, Steph. Bo jak może kojarzycie fakty, ja też nie skojarzyłem pierwszy raz, że tak powiem, podchodzimy do tej sceny. Tutaj też leży ten Drew. Właśnie. To jest ten sam szpital. Znaczy to, no, w Arkadii jest jeden szpital chyba, nie? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Myślę, że można wpaść do nich rzeczywiście. Sure. Definitely. Co by im troszkę. Zobaczcie, co u nich słychać. No powiedzmy, że to nie interesuje nas tak bardzo Rachel, no ale wiecie. To jest ojciec właśnie tych dwóch braci. I don't Dobra. Think I can sit still any longer. Na początku się rozejrzyjmy. Might as well. Daj miejsce rozmin. Zacznijmy od tego. Ja to pomieszczenie też przeszukałem. Moja przygoda się skończyła w tej scenie na rozmowie z ojcem Drew. I just want Rachel to wake up and then I'll feel better. I owe Frank big time. Tak, Frank po prostu strasznie nas uratował mimo wszystko. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon?
Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Okej. Okay. Wstajemy, nie ma co mi trężyć czasu. Jest chaos na pewno w głowie, ale wszystko chwilowo się uspokoiło, bym powiedział. One more hour of waiting, and I would have read that. Tutaj już siedzieliśmy. Tutaj jeszcze możemy zacząć ulotki. So many of these home when dad died. And not a single damn. Are these all firefighters? Okej. Okay. I tutaj możemy jeszcze o batonika powalczyć. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Nie jest to takie proste, ale... Chwila. Jak pierwszy raz grałem, to nie zwróciłem na to uwagi, ale... Nie. Wiecie co, która ona mi przypomniała przez pewien moment? Tą babkę, która za Two Whales Diner. Tą bezdomną. Ale to chyba nie ona, nie? To byłoby, fajne w ogóle nawiązanko, ale, to chyba rzeczywiście nie jest ona. Nice. Yes. Wywalczony batonik. I want like 20 more of those. Tak się zastanawiam. Nie, to chyba nie jest ona, ale podobnie coś wygląda chyba. Ja już nie pamiętam dobrze tej bezdomnej. On tej opłacił... opłacił sobie leczenie tego... wiecie, tego czarnego, który został, że tak powiem... Jedynogra, coś tam mu się znowu stało, już nie pamiętam dokładnie co. Zaraz pewnie sobie przypomnimy. I dobra, lecimy tutaj. Zacznijmy właśnie od rozmowy z ojcem, Antonim Northem. Czy pan ma taki czarny, głęboki głos? Hi. Lubię strasznie takie głosy. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Życie. You know, Drew's hurt, of course. But, I'm between jobs, so got plenty of time to visit. You know? Yeah. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Oi, czyż byłeś przypał? Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Nie powiemy, aha, możemy zwalić siebie na Drew? Albo powiedzieć, że nie wiemy. To jest pytanie. Z jednej strony to jest absolutnie, ale to absolutnie nie nasza sprawa, ale z drugiej strony może fajnie było trochę nakierować ojca, którego oni chyba bardzo kochają, o ile dobrze pamiętam w tych wszystkich tam kartkach, które znajdowaliśmy i zdjęciach. Oni chyba raczej pozytywnie na to patrzyli. To nie jest tak, że ten ojciec ich olewa. On naprawdę się dla nich stara. Może nakierujmy go trochę, mimo wszystko. You should probably ask Drew. I don't. Może go wyciągniemy przez to z tego całego równa. Dostanie trochę przypał, ojciec z nim pogada i będzie lepiej. Tak, ale oni to robili dla niego. Niech on teraz robi coś dla nich i niech stają na nogi, razem. Super sprawa. Dobra. Czekajcie, bo to jest jego pokój, tak? Nie, chwila. Już się zaplątałem tutaj. Tam jest wyjście, tu jest jego pokój. I hope the Norths are going to be all right.
A, oni Trevor Penn znowu. Ten swoją drogą. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Przerąbany mieć kontuzję kolana. Nie wiem, to jest dla mnie... Sorry. Ajaj. Strasznie paskudny rodzaj kontuzji. Love the hair, by the way. Pretty cool. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, a war paint. Zróbmy nawiązanko do sesji, którą grałeś wcześniej. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Uh-huh. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow, we've got our own shit with him now. That's crazy. Masaka. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. No cóż. Hej, hej. Man. Maybe... I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Wiesz co? Okej, okay, na pewno pójdziemy zaraz do Rachel. A myślę, że w tym momencie będziemy kończyć odcinek. I ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym odcinku lecimy dalej. No i cóż, ja już teraz, co tutaj się dzieje, kompletnie nie znam, bo po prostu tego już nie miałem. Jak przychodziłem sam i mi wywaliło wtedy odcinek, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.